która z pań nie wie, jak sprzątać? Każda wie. Niektóre robią to bez większego wysiłku, podczas gdy dla innych jest to prawdziwy egzamin. Większość gospodyń domowych z reguły porządkuje wszystko tak, jak robiła to matka i nawet nie myślą o tym, że można się czegoś nauczyć w tej dziedzinie. Nowoczesne gospodynie z kolei używają różnych sposobów i kończą sprzątanie 2 godziny wcześniej, wkładając mniej wysiłku w pracę. Czy chcesz też zostać nowoczesną gospodynią? Obejrzyj ten film do końca. Oto 14 wskazówek, dzięki którym sprzątanie stanie się prawdziwą przyjemnością. Kuchenka mikrofalowa. Zwilż gąbkę do naczyń w wodzie, dodaj trochę detergentu i ściśnij gąbkę tak, aby powstała na niej piana. Umieść gąbkę w kuchence mikrofalowej i podgrzewaj przez 30 sekund. Następnie wytrzyj kuchenkę mikrofalową za pomocą podgrzanej gąbki. Dzięki temu możesz łatwo wyczyścić mikrofalówkę i zniszczyć bakterie w gąbce. Materac. Aby przywrócić mu świeżość, posyp sodą oczyszczoną i pozostaw na kilka godzin. Następnie za pomocą odkurzacza usuń całą sodę. To wyeliminuje zapach i niektóre ślady. Metoda działa również z meblami tapicerowanymi. Maszynka do mięsa. Natrzyj powierzchnię maszynki za pomocą soli i cytryny. Ta mieszanina nie tylko oczyści, ale także zabije bakterie. Toster. Użyj starej szczoteczki do zębów, aby wyczyścić wszystkie niedostępne miejsca. Mikser. Jeśli przetrzesz powierzchnię ze stali nierdzewnej papierem woskowym, plamy z wody nie będą pozostawać na obudowie miksera. Żelazko. Połóż kartkę papieru i odrobinę soli na stopie. Ustaw żelazko na maksymalną temperaturę, upewniając się, że nie ma w nim wody i że funkcja pary jest wyłączona. Po wyprasowaniu soli gorącym żelazkiem oczyścisz go ze wszelkich śladów. Posrebrzane tace. Kawałek kredy owinięty gazą i umieszczony w pudełku obok srebrnych sztućców ochroni je przed pojawieniem się plam i nie stracą też połysku. Odzież. Za pomocą kredy bardzo łatwo jest usunąć świeże tłuste plamy. Po prostu przeprowadź kredę po tkaninie i poczekaj kilka godzin, aż wchłonie się cały tłuszcz. Rolety. Użyj podartej rękawicy lub skarpety, aby wyczyścić żaluzje poziome. Patelnia. Najłatwiejszy sposób czyszczenia żeliwnej patelni to sól. Sól pozwala usunąć tłuszcz i resztki przypalonego jedzenia. Dywan. Będziesz potrzebowała jednej części octu i 2 części wody. Mieszaninę wlej do butelki z rozpylaczem. Popryskaj plamę i przykryj ją mokrą szmatką. Ustaw tryb pary na żelazku i prasuj na tkaninie przez kilka sekund. Czyszczenie zlewu. Za pomocą szczoteczki do zębów i sody oczyszczonej wyczyść całą powierzchnię zlewu, a następnie połóż kilka plasterków cytryny na odpływie i pozwól wodzie spłynąć. Okna. Umyj okna jak zwykle i wytrzyj je gazetą na końcu. Staną się super przezroczyste i błyszczące. Nieprzyjemny zapach. Dodaj łyżeczkę ekstraktu waniliowego do szklanki wody, włóż filiżankę do rozgrzanego piekarnika, a cały dom wypełni się tym magicznym zapachem. Teraz wiesz, jak zostać super wydajną gospodynią domową, która ma czas i ma rodzinę. Czy korzystasz z którejkolwiek z powyższych metod? Napisz w komentarzach, to dla nas ważne.